Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Zaraz. Wygraliśmy arenę, więc idziemy szukać się spotkać zasadniczo z Dieselem. Kurde, niezły początek. No idę. Tak. To fajnie. A jak tam koleżanka coś powiesz? Nie pogratulujesz? Nic? Będziemy się z tymi trzema kolesiami klepać na pewno. Chyba, że gdzieś w boku wejdę. Czemu? Cię napawa to? Audiencja. Pytanie, iść od razu na tą audiencję, czy coś innego ogarnąć? Kurde, mam tej kasy trochę, może wydam zaraz. To był chyba ten kolega. Hey, you guys are like famous now, huh? Tak, celebryci normalnie. Tak? Taki miły jesteś? Co to jest takie białe? To, a, światło. Chciałem sklep jakiś odwiedzić. Mamy te 7400, to jest przecież kupa hajsu. Może byśmy coś kupili w końcu. A ja tak w ogóle tej kasy nie wydaję. Zasadniczo, no nic w tym sklepie ciekawego nie ma. Przynajmniej nie było. Targowisko Times Weissa. Tylko Tomasz? Tomasz? Doping. Dodaj 60% punktów wściekłości podczas używania. Ogłusza ten. Dodaj 60% punktów obrażeń od kwasu przez okres ten. Ignoruje koszty PA rzucenia zaklęcia. Na energię. To by się przydało jakiś ten. Coś, co daje mi energii trochę. Ale widzę, że nie widzę. I to takie jest, no. Niby fajne, ale zasadniczo mi się nie przydaje. Jakaś spluwa by mi się strzelba, na przykład wyciszana się przydała. Bym nie pogardził. Ej, tak, jaki ty miły jesteś. 50 sztuk w torbie mamy, takiej baterii. Super. Granat. O, jakoś nigdy tego nie używałem. Tych mamy 10, tych mamy 30. Nie, zaraz. To on ma chyba, nie my. Właśnie tak coś za bogato by było. Ale jakiś może granat sobie kupił. Super granat kwasowy. Ej, dobra, wracajmy do jego menu. Kurde, co ty masz najdroższego? To walnięcie jest strasznie słabe. Fajnie, że odrzuca kolesi, ale to mnie nie interesuje. Super napalm. A super kapsuła lecznicza, ile mamy? On ma jeszcze... A nie, bo to moje rzeczy są. pierdziu. Mamy kapsułę leczniczą, 5 sztuk, chyba styknie. Dobra, to wziąłbym może super napalm. Tylko kurde, super bateria. Napalm, puszka z napalmem, stówkę. Dobra, zaraz wrócimy do niego, tylko chcę zobaczyć, bo może ktoś tutaj ten spluwy sprzedaje. Może coś ciekawego będzie. Masz coś? Bronie, proszę bardzo. Lunety, zasięg. Co to jest? Dodaj 10%. 10. Zasięg broni. Też fajne. Modyfikacje.
zwiększał rozmiar magazynka. To jest ciekawe. Na przykład bym miał do snajperki dwa pociski, nie musiałbym przeładowywać. Dobra, zobaczmy, jakie tu mamy super ekstra bronie. Najdroższa. Poziom trzeci. Szkoda, że nie może jakoś porównać. A fajnie by było jakby... Zaraz, bo to można by było kupić dla naszego kochanego Elvisa. Jakąś snajperkę. On broń ma wyciszaną podstawową, karabin. A snajperka... To już tam go interera. Nie interera. Czyli co, to jest jakby najdroższa strzelba. Dobra, zaryzykuję i kupię ten karabin. Tak powiem. Aj, bym zaryzykował. Spluwa zasięg by się też przydał. Nie wiem, czy mam, ale nie za drugie. No i wziąłbym ulepszenie magazynku. Smutne tylko, że czy to zapewnia 5 kW energii, czy jak strzelę, to mi się odnawia 5 tych? Ciekawe. Dobra, wezmę. Zobaczmy. Czy ten karabin będzie lepszy? Zapewnia 5. O, to nawet. A wszystko mam, ale dobra, zdejmij. Idziemy. Gdzie on jest? Ten karabin. Nie to. Trzeci poziom. Ej, czyli obrażenia. Obrażenia krytyczne, obrażenia zasięgu nie zwiększa. Dobra. A co ja tutaj dostałem? Coś nowego? Endoszkielet. Użytkownik jest niezniszczalny. Teleportuje. Ciekawe, gdzie to można by wyteleportować. Poza obręb. Modyfikuj. Może coś chcę tu zmodyfikować. Właśnie, zmniejsza koszty. To jest dobre. Kradnie celom plastik. Pasuje mi plastik. Pochłania celu 20 punktów zdrowia. Dodaje 20 punktów obrażeń od kwasu przez okres. O, to też ciekawe. Elektromagnes zmniejszać. Dobra, na razie to zostawmy. Zaraz sobie tam wrócę. Czy tobie potrzebna ta strzelba? Taka szeroka. Masz strzelbę jakąś poziomu drugiego do wyboru? Nie ma. Dobra, zostawmy sobie tą strzelbę. Chociaż ona dosyć mało zabiera. Zainteresowałbym się koleżanką jeszcze. Jakie ty masz modyfikacje? A zasięg o 30%. Dodaję 5 punktów wściekłości za każdy otrzymany strzał. To w sumie ta wściekłość jest fajna, ale ja bym sobie wziął to jednak. Tak mi się wydaje. Tutaj zasięg o 30% to niezły bonus. Powiem tak. Dobra, ale tu mamy już w snajperce dwa pociski, więc nieźle. Karabin szturmowy dynamo. Obrażenie 80. I to jest taki sobie. Karabin szturmowy. 60, to niby wszystko gorsze. Ty dobry masz ten karabin, dziewczyno. Jaki ty masz tutaj? Zwiększa obrażenia, zasięg. Dobra. Wracamy do naszego kolegi. Zwiększ zasięg. Eee,
nie. Zaraz. Ja miałem snajperkę zobaczyć. A co ja podmieniłem? Dobra, nieważne. Zapewnia 5 kW, zwiększa. Okej, tutaj. No to się rzeczy. Nie kumam tego. Zwiększa obrażenia krytyczne. Chciałem chyba. Tak mi się wydaje się. Dobra. A ty jak masz? Naboje o 20. No to widziałem o 30. Okej. Okay. Czyli on jakby... Kurka, wona nie kojarzę. O co tu chodzi? To on też miał rozmiar magazynka 1? A zaraz, no to jest jego karabin. Nie wiem, zgłupiałem. Hej! To jest ta druga broń, a to jest ta pierwsza, tak? Energetyczna. To jest chyba okej. Okay. Ale się motam dzisiaj. Zwiększa trafienie podczas zasadzki. Dobra, dajmy tak. Ale to jest... To kurde jakby przeskakuje o ten. Zauważyliście? Jak coś wybiorę, to jakby idzie do następnej broni. To mnie jakby chyba zmyliło. Nie potrzebuję ten punktów. Ten, bo on i tak tego nie używa. Obrażenia od broni o 10. Krytyczne. Weźmy to. No już się jakby broń na dynamo zmieniło, czyli na to. Na jej. Dobra, jej się przyda się ten odzysk, rozmiar magazynka jest ok. Do tej to nie zaglądam. Jest ok. Jest ok, dobra. Nic lepszego chyba chwilowo nie znajdę. Beczki są fajne. Tylko tak w sumie jeszcze sobie zobaczę, co ja tu mam. Dołożone. Co ja mam dołożone? Co mam? Zwiększa zasięg, zmniejsza koszt. Czyli na zero wychodzimy. Dobra. A, zobaczmy sobie kodeks, bo tam spotkaliśmy nowych ludzi, nowych wrogów, kurde. Na arenie. Nie było czasu o nich poczytać. Żabi szeptacz. Co dzieje się na bagnach, zostaje na bagnach. Wygląda na to, że żabi szeptacz zaprzyjaźnił się z kilkoma chwytaczami, których przyciąga jego żabie nakrycie głowy. Dla miłości zrobią wszystko, także i to dla miłości. Zielone paluszki. A, bo to wojownik areny tylko chyba będzie. Tylko na arenie pewnie ich można spotkać. Mistrzyni ogrodnictwa, którą zaprogramowano do pielęgnacji flory w każdej postaci. Zielone paluszki potrafiące nawiązać kontakt z dorosłymi szeptaczami, ich sadzonkami, gardzi ludźmi, a nawet innymi robotami, bo wie, jakie szkody potrafią wyrządzić w światowym ekosystemie. Trojaczki. Nikt nie wie na pewno, czy trojaczki to naprawdę trojaczki. Niewiele odważyło się zapytać, bo najwyraźniej temat jest drażliwy.
Tak czy inaczej, dla tych, którzy lubią emocje związane z igrzyskami, to bez znaczenia, dopóki ich karabiny snajperskie spełniają swoje zadanie. Żelazne rękawice. Zgodnie z zasadami, z powodu nieobecności Tora Musena na igrzyskach, drugi zawodnik automatycznie przesuwa się na szczyt rankingu. To szansa, na którą czekał Żelazne Rękawice, aby pokazać POR, że jest największym i najlepszym zawodnikiem z nich wszystkich. No nie wiem, czy był. Pacjent Zero. A, to on nie był na arenie. Gnijący horror, zmutowany z czegoś, co kiedyś było ludzką istotą, kiedyś uważane za źródło infekcji, wyziewu w regionie. I to wszyscy. O, ludzie jacyś doszli? Axel Texeco. Axel był kierowcą wyścigowym, dopóki Diesel D nie zauważył jego oryginalnego stylu i nie zatrudnił go jako oficjalnego prowadzącego i komentatora igrzysk. Choć osobiście uważa gry za niesmaczne, Axel stara się dopruchać swoich panów, promując igrzyska wśród wszystkich, których spotyka. To też wszyscy, tak? Lokacje. Igrzyska. Na igrzyskach w nieczynnej odlewni konstruktorzy robotów organizowali walki swoich dzieł. Z czasem mecze przybrały coraz większą skalę, stając się w końcu wydarzeniem transmitowanym przez telewizję. Podczas gdy ludzie postrzegali to jako dobry sport, sztuczne jednostki były zniesmaczone. Po rewolucji Diesel finansował wydarzenia, podczas których ciężko zbrojne maszyny masakrowały nieuzbrojonych ludzi. Fajnie. W końcu stało się to jednak nudne, ponieważ ludzie po prostu zabijali się przed rozszarpaniem przez maszynę. No dobra, nieśmieszne. Aby atrakcyjnić widowisko, spisano kodeks areny, który głosił, że każdy mistrz, nawet człowiek, stanie się wysoce szanowaną osobistością w POR. Okej. Okay. Jeszcze nam jakiś skarb został. Trofeum. Igrzysk. Trofeum co miesięcznego turnieju Igrzysk zostało ratowane z wysypiska przez ekspertów. Składa się z pięknie skonstruowanego plastikowego kubka umieszczonego na drewnianej podstawce. Napis na podstawce głosi: turniej wędkarski Athens w Nowym Jorku 2013. Dobra. Żeśmy się naczytali. Możemy iść. Co tam, kolego, powiesz? Nic nie powiesz. Tak, tak, nie dałem ci śmierci. Gdzie my mamy... A, no dobrze, szedłem. Pytanie, coś nam zostało, kasy. Gdzie? Ktoś tu był, chyba jakiś sprzedawca jeszcze. Może coś dokupię jeszcze u ciebie, kolego. Ej, bateria. Bardziej mnie interesowało to coś na końcu. Super napalm. Serio? To tylko ten kosztuje 20? To po jednej sztuce tylko masz? Kolego. Kuźwa, ja to sprzedaję, ja pierdziu. Super. Sprzedałem, teraz kupuję. Normalnie biznesmen roku jestem. Czemu ja byłem na zakładce sprzedaży? Tak, tak. Super bateria. Może kupmy jedną. Puszka z napalmem. Kapsuł chyba mamy. A szkoda, że nie pokazuje, albo ja nie widzę, ile mamy kasy. Tak, tak. Nie ma to jak zrobić biznes. Sprzedać swoją rzecz za tam 20-40, odkupić za ten. Za 160. Tak, tak. Spadaj. Rozumiem, że tu możemy wejść, tak? Bardzo dobrze. Skonfrontujmy się zatem. Z Dieselem.
Diesel. Mamy jakąś nową lokację? Jakiś opis? Nowy Karnak. Proszę bardzo. Przeczytajmy. Nowy Karnak był największym i najbardziej dochodowym kasynem w Nevadzie. Imponujący megakompleks zawierający 10 tysięcy pokoi został zbudowany przez konsorcjum Kantos w rekordowym czasie. Wymagało to pójścia w paru miejscach na skróty, przez co już po kilku latach od otwarcia fundamenty konstrukcji zaczęły zapadać się w pustynny piasek. Doprowadziło to ostatecznie do opuszczenia tego megakompleksu. Fajnie. Rozglądamy się za jakimś plastikiem. Tak, zbliżymy się. Przypuszczam, że mu łeb ostrzelimy. Jak się uda. Mamy wszystko, czego procesor pragnie. Fajna barykada. Co tam powiecie? Tutaj coś, ten teges? Co to jaki? Aha, bo to dywan. Ja myślałem, że to taki krwawy ślad jakiś. Nie ma jakiś znajdziek? Ulala, ale to wygląda jak ten. Jak jakiś grobowiec faraona. I must be tripping. That robo looks like Mayor Mason. Holy shit. That is Mayor Mason. Greetings, champions. Please, enjoy these yummy burgers. Courtesy of Diesel D. It is you. No. Hold on, hold. You lying backstabbers. I can't explain. Oh, God. A coward like me don't deserve to live. What mayor abandons his town when they need him most? Cut my head. Crash it. Let me charge you spill out all over the floor. Why'd you leave us, asshole? My asthma was gonna kill us all. My robotic bodyguard graciously donated his body, allowing me to escape. You self-serving creep. I'm a survivor, Toots. That's what I do. That data drive you found, it had a list of everything the first family's cooking up. They're making an immortality serum in that factory. I want a taste. I deserve to live forever. Say, you trying to get in that factory too? Maybe we can help each other. I got waylaid by these dumb bucks. They think I'm one of them. You know what, Diggs? Kill him. Wait. That place is a maze, full of deadly traps. You won't know where to turn. But I know. Downloaded the schematics from the drive into my noggin. I'll get you through the factory if you get me out with that serum. I'm your only hope. I'm sick of your lies. He's telling the truth, Elvis. Stop tak? Talking to the champion's servant. Do you want me to punish you again? Hold on. We want this robot to come with us. He's got some tasty burgers. Very well. This way. Diesel awaits. Serio? Mason do nas dołączył? Burger in years. These probably haven't been cooked in years. Nie wiem, ja tak się przyzwyczaiłem do naszej trójki, że nie chce mi się zmieniać składu. Super napalm. Dziękuję. Kupiłem w sklepie trochę. Aj, Mason. Fajnyś koleś, ale kurka wodna. Ja tam mam na ciebie wywalone, tak powiem. Dam ci coś, żebyś miał. Ja w końcu co? Jest jeden magazynek. Obrażenia krytyczne. Ta, tobie nie potrzeba na większa ilość tych. Hej, cool. Weteran. Werfer. To fajnie wygląda.
kobieta, fajnie. Fajnie wyglądasz. Nie wiem. Co ja ci to mam dać, koleś? Wolę im dać te bronie. Ale nie, no podczas walki chyba też można wejść i pozmieniać, mi się wydaje. Tak mi się wydaje, nie? Dobra, masz tutaj karabin snajperski, żebyś mógł coś porobić. No. Jeden ten rdzenie zasilania. Masz pancerz. Tak, tego nie używam. Odporny od ognia, tego ci nie dam. Tyle. To można dać ten, po dwie kapsuły, tak? Dobra. A ty co ty masz? A ty... Aha, ty masz to. Zasięg rzutu. Odporne na trafienia krytyczne. Okej. Okay. Na kwas. Dobra, zobaczmy, co kolega ma za umiejętności. Fajnie by było, jakby była jakaś taka walka, gdzie bym mógł wszystkich wykorzystać, a nie tylko zawsze z trzech bohaterów korzystać. Zwiększa zasięg rzutu o pewną liczbę kafelków. Bohater może przewrócić sobie 70 zdrowia. Natychmiastowa premia krytyk. Czy na wysokiej pozycji zwiększona szansa na trafienie. Presek odrzutowy, dobra, weźmy to. Wystrzeliwuję ten. Czy to taki bardziej chłopak maszynowy jest? Dobra, co to? Automatyczne odrodzenie, też fajne. Dodajmy tak. Czyli będzie miał trochę zdrowia. Może coś tutaj trzeba teraz. Ej, nie wiem, czy z niego automatycznie oddaje strzał reakcji w obrębie wybranego obszaru. Mamy ile? Tyle mamy. Rzucone granaty. Mamy 4 punkty. Czy możemy na przykład to wziąć? Albo to. Dobra. Hej, koleżanka, 4 punkty. Co ty to masz? Unieszkodliwia cele mechaniczne. Odblokuj dodatkowy. Otwór wydziału, czy ja tam wiem, czy to potrzebne. Weźmy to, bo nie wiem, co mam wziąć. Dostępny jeden punkt. Dobra, to u ciebie bez zmian. Ty masz 2 punkty. Prowokuje wrogów, oddaje strzał reakcji. Na ogólnie strzelamy za często w jeden cel. Tego chyba nie razu nie korzystałem. Prowokuje wybrany. Okej, to w teorii może się przydać. 2 punkty. Co ty tu masz? Po cichu wywołaj u wroga wstrząs. Aha, to było to. To jest ciekawe, ale. Aha, bo to jest umiejętność. Nie korzysta z tego. Z na sobie 6 mocy. Czy można ogłuszać? Tutaj co tu mamy? Zwiększa premię. Zasadzka. No to czasem korzystam z zasadzki. To by się przydało. Dobra, czyli u ciebie zostaje bez zmian. Idziemy dalej. Tak, potrzebujemy. Watch it now, watch it! Oh, 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 she's
Alvis, you gotta go all the way! Big plastic, go, go, go! Roboty bawiące się w creeperów. Co to? It's robot spitting paper at me. Dobra. Ten robot pluje we mnie papierem. Look what the miasma did to this guy. Ta. Tutaj co? Strać 50 sztuk plastiku, dobra. Aha, strać. To fajnie. Serio? Nic nie ma? To rzeczywiście straciłem plastik. Brawo. Liczyłem, że trochę może coś tam rzuci tym. A nie tylko strasę rzeczywiście, no. Jaka lipa, panie. Grze, jak mi się teraz przyda ten plastik. Pewnie. Hey, is that Mason with you? That punk-faced bastard said he'd take me to California. I hope this wind gets us close with Diesel. Oh, he'll want to get real close to you. His star power doesn't shine so bright no more. Truth, his party palace is starting to get boring. I want to get out, see America. So fine. Oh, Mason, he's a real shithead. He takes me to the club, starts buttering me up, says he'll take me to California if I can sneak him into the factory. Shady fool. Don't trust him one iota. I won't. Tak, nie będziemy. I heard when you die, you go to California. No, California's real. Beyond the Iron Mountain, on the edge of America. We'll all live in harmony there. Humans, robots, mutants. Safe from the miasma. I'm gonna go. I'm gonna see it with my own eyes. Later, Sugar. Sugar to chyba nie było złotka. No dobra, no słodki, miała powiedzieć. Aj tam, kurde, nie wiem gdzie iść. Co tutaj ciekawego? Liczy krup. You know the odds I gave you to win the gauntlet? 300-1. And yet, here you stand, not dead, but champions, ready to be adorned. Say, what is that malfunctioning butler bot Mason doing here? That ain't no malfunctioning butler bot. That's our mayor. Long story. Who are you? Why, I'm Fuzzcat the counter, factory accountant. I counted the costs. Guess us champions get the VIP treatment, huh? Oh, yes. We all love to put heroes on pedestals before we knock them down. No one's knocking us down. My boy, always account for unknown variables. No one can see the future, except me. To chyba, żeś słabo widział, skoro 300-1 było, że nie wygramy. Mason, a simple-headed robot with some crude fake flesh pulled over his skull. Disgusting. No, he's not a robot. He's a... My boy, I don't need terabytes of advanced mathematics to use my eyes. Look at him. Nie, tak się zachowuje, jakbyśmy z nim chodzili. Can you get us a tour of the factory? Well, I would have to ask the first family. The family lives in space, in palaces orbiting the Earth, so good luck on finding me a ship. Serio? Na orbicie żyją? Enjoy the party. To bym się chętnie w kosmos wybrał, nie powiem.
something so dumb, make something so badass. Okay, Hotshot, who made it then? Who cares? I'm too busy writing history to read it. Dobra. Czy my coś tu znajdziemy ciekawego? O, coś tam jest. Zobaczmy. Kurde, no. Dopiero co dołączyła i znajduje dla niego ten ubranie, strój. A kiedy dla nas coś znajdziemy? To jest, kurde, niesprawiedliwe. Strój lokala. Po znalezieniu Masona przyczajonego przed bramą pierwszej fabryki, Diesel zmusił byłego burmistrza do poddania się. Diesel zamówił ten strój u robotycznego Krebsa Sida Wondersa. Masonowi się zdaje, że ten strój zapewnia mu szacunek power. Wiele osób uważa, że to strój nadwornego błazna. Nieważne, jaki by nie był, ma swój strój, a ja nie mam. Oho, za nim spluwa jakaś leży. Dobra. Champions, I'm sure you know who I am. You're nie. A robot? Taki żarcik, tak? I'm Professor Zing. No i? Appointed me to be your therapist. What? What's a thera? I'm a professor in psychiatry specializing in humans suffering delusions of grandeur. Ta? Who's suffering? I'm not suffering. It's okay to suffer. We live in a free country, right? And humans suffer the most of all of us. Humans are like tissues, soft, reliable, but disposable. You need help? And I'm here to help. Allow me to offer you a peace token. Here, take this. Super kapsuła lecznicza przyda się pewnie. So you know more about humans than humans do. Yes, but I'm not here to brag about my processing power. I'm here for you. Oh. Humans are fascinating animals. To fajnie. Diesel's got big plans for us, huh? Well, of course, you're the latest Gauntlet Champions, the toast of the DRC. You're going to need some coaching. And you're the coach? I'm the spark that's going to light your fire. When can we schedule our first session? Za rok. Speak soon, okay? Tak, tak. Aj, mam nadzieję, że jak to tutaj tak naokoło pochodzę, to... To ten, no. To mi się nie odpali. Z kolesiem gadka. Chciałbym sobie podwiedzać najpierw. Te super ekstra kasyno. O, możemy coś podnieść. Proszę bardzo. Jednostka kobaltu. Jednostka kobaltu. To mi się kojarzy, że to jest... Ten... Właśnie, że to się coś wytwarza, jakąś broń. Tylko inne tego potrzebne było. Coś mi się wydaje, że 5 sztuk jest potrzebne. Najlepsze, że to tak znajduję, że ja nie mam pojęcia o tym. No, w sumie jest napisane, że przedmioty do zadań, nie? Karta kopalni. Zadania. Rusznikarz. No właśnie, 4 z 5. Kurde, muszę się tym zainteresować. Mam nadzieję, że kurde, już nie ominąłem gdzieś tej 5 części. Bo będzie smutek. Obserwatorzy to obserwatorzy. Ajajaj, dobra. Ciekawe, czy się da. Zajdź go tylca.
to... Kurde, serio. Why didn't you tell me you were fixing to be a champion? Hey, wanted to surprise you, Diesel. Surprise me you did. We could use a brute like you. You know what? You should join our team. Oh, I'm friends too. Just you, Robo. The flesh bags gotta get euthanized. I don't Eutanazja? Jak to się ładnie nazywa? I don't care what humans think. Because humans don't think. They're sheep. We're the dreamers, Diggs. We're the magic makers. Don't ever forget that. Oh, I won't forget, Diesel. Let me show you something you won't forget. Hey, serio? Put that piece away. Okej. Mamy walkę. Aha, oni się ruszają. Fajnie. Diesel Day has shown us the way. W teorii na szczęście dużo ich nie ma, aczkolwiek kurka wodna. Może ktoś im przybiegnie na pomoc na przykład. Poczekaj, co ty potrafisz, koleś? Odporny na ogień i ogłuszenie. Przyzywa posiłki, rzuca granatami. Wzmacnia przeskok na wysoką pozycję, dobra. Aj, czyli... Czy trzeba by go kwasem walnąć? Kwas zabiera... usuwa jeden punkt pancerza. Dobra. 89. Poświęć się, kolego. Jeżeli będzie tracił jeden punkt pancerza na turę, jak trafisz, to będzie fajnie. Dobra. No a co to? Aha, prowokuje. Ten to jest celeszczyk, widzę, ale ma 46%. Dobra, co ty, kobieto, potrafisz? Kwas. Ciekawe, czy będzie tracił wtedy na dwie tury? Dobra, no Diesel tak czy siak kogoś przyzwie. Ale możemy zrobić moją ulubioną rzecz. Czyli na przykład to. Trochę go poharatamy przynajmniej. Zakładając, że nie będzie się leczył. Kurde, jak ty słabo masz z tym strzałem, powiem szczerze. Koleżanko. 45 tylko. Dobra, weźmy to. 54 i tyle. Myślę, że ona nie trafi. A ruszyć się nie mogę. Co mogę w takim wypadku zrobić? Nic nie mogę. Energia mi się nie uzupełniła? Serio? A wiesz co, koleżanko, to może ten... iść tak? I wtedy będziemy tak kończyć, czy... Spróbujmy. Wiem, że się osłaniam z tej strony, ale... Ale... Trochę coś tam rzeza. O, tamtego przynajmniej trafiłeś. Dobra, kolega to by pewnie... może zrobił coś takiego. Spróbujmy ich przestraszyć. Aha. Skok. Tutaj mogę, tak? Ale tu już nie mogę. Pewnie sufit mu przeszkadza. To może zróbmy tak. Przynajmniej tego się po...
Another one bites the rust. You got it. O, jak miło. 58? Serio? Czemu tak mało, kolego? Dobra, spróbujmy tego. Uła! Jeszcze jeden strzał masz? Człowieniu. To jak tego trafisz, to będziesz bogiem. Jesteś bogiem. Trzech kolesi. Ten pewnie kogoś przeżywie. Tak, wiedziałem. Ale oczywiście, no Sobiaka nie przywołał, Tyciego przywołał. Super. Kolega. Dobry. Oj, zajerałeś się, Elvis. Tak, tak. Wiesz co, koleś. Powiem ci tak. Tyci. Chodź tyci do mnie. Okej. 62. Ale weź to. Serio? Aha, całkowita odporność. Dobra, walmy tym. Ej, kolego, kolego. Dajmy przyjaciela naszego. I cóż, ja tu mogę ci powiedzieć. To, że się u pieca przeniósł? Mam nadzieję, że ty ci się rzuci. A w sumie nawet mi pasuje takie odsunięcie. Oj, diesel, diesel. Jak go trafię? 19. Wiesz co, koleś? Ogłuszenie, robak, odrzut. Odporny na odrzut, a na to jest odporny? No pewnie ta. Dobra, wiesz co, koleś? Walmy w ciebie. Dobra, koleżanka, co tam potrafi w tego walnąć? Tylko... To jest co? Dodajcie się. Okej... Dobra... Brothers in arms. Got your answer now! Tiger tough, brother. Powiedzmy, że tutaj. Fajnie by było, jakby pieca go zabił. Jakby teraz by zabił pieca, on by wybuchł i sam się zabił. Dobre. Dobre. That was something. All clear. Let's get that access card off Diesel's neck. Zasadniczo Diesel sam się zabił. Włamanie. Zobaczmy. O, mamy wrogów. Diesel. Tak? Diesel chyba nie jest nowym. Gdzie ci wrogowie nowi? Halo? Ludzie. Coś tu się dopisało ciekawego? Liczy krup. T.
to błąd zakładać, że wszystkie sztuczne jednostki są dobre z matmy. Tak jak w przypadku ludzi, niektóre SI specjalizowały się w określonych rolach. Liczy Krupp był niegdyś księgowym w kasynie w Nowym Karnaku. To on obliczył, że istoty ludzkie w Paore są przekarmiane, co powoduje nieefektywne wykonywanie przez niecodziennych zadań. W rezultacie nadmiar jedzenia wyrzucono do wąwozu pod miastem. Super. Profesor Zing. Pompatyczny, samozwańczy autorytet w dziedzinie ludzi. Profesor Zing jest autorem bestsellerowego arkusza danych Szczęśliwi ludzie pracują ciężej. W tych stronach jest celebrytą i często jest zapraszany do nadzorowania procesów sądowych, aby pewnić się, że istoty ludzkie są traktowane w odpowiedni sposób. Jest również koneserem najlepszych lubrykantów. Można go spotkać na drinku w klubie 14. Koneser lubrykantów. Nowa wersja Masona. Przełapany na pełnieniu funkcji lokaja Diesla D. w kasynie w Nowym Karnaku, że Dediach Mason niechętnie dołącza do drużyny. Teraz w mobilnym egzoszkielecie może swobodnie się poruszać, a nawet opuszczać ziemię na krótkie okresy czasu. To jest ponoć niepoprawny zwrot. Kombinezon powstał z części ze złomu oraz ramion i szkieletu niegdyś lojalnego poplecznika Masona Kazakowa. Okej. Dobra, podnosimy rzeczy. Aha. Tutaj coś pomarańczowego. Umowa. It is hereby agreed that management of the production facility known as the First Factory, its surrounding warehouses, workers, and local suppliers are now under the jurisdiction of Diesel Diomedes X5 and his associates, directly reporting to Quendel Zen and the First Family. This agreement has been made with the understanding that production is uninterrupted and the output of the site increases by 10 to 15% annually. Quendel Zen approves this message. 10-15% rocznie? Ciekawe. Coś tutaj było. Po to się wybierałem. Ale to towaru? Tam ile? 25 tysięcy punktów doświadczenia za to dostałem. Symbol statusu. Wow. Trochę kasy poleciało. Levelek znowu wpadł. Jeszcze trochę i całe drzewko będę miał. Dobra. Mam nadzieję, że mogę sobie to swobodnie biegać i pozbierać co chcę. Że mi się jakaś armia nie rzuci nagle. No trzeba przyznać, że trochę tego plastiku tutaj dają. Uzupełnię to, co w kasynie przewaliłem. Nie sądziłem, że ten podziwiał widoki. Zakładałem, że podnoszę ten plastik. Dobra, co tu mamy ciekawego? Większe obrażenia od broni o 20. O, to chyba jest dobre. Coś. Zbadaj. Aha, to jego taki skarb jest sama. Bardziej mnie interesuje, czy my mamy... obrażenia, jak ktoś... Większe wrażenia krytyczne. O, dobra, weźmy. Tak. To ma magazynek. Ej, zapomniałem, że awans był. zobaczmy. Jeszcze raz zatem. Bo zasadniczo teraz mi dwa punkty wpadły, jakby nie patrzeć. Wydaje mi się, że hej, na to zbierałem. Kolagi, co tam?
W sumie i tak zaraz nie będzie na co wydawać. Ciekawe, że ten już ma prawie całe drzewko, a ta ma tak mało. Dożylna pompka. Trochę kusi, ale czy ja z tego często korzystałem, to nie wiem. Czy chodzi przez wroga, czuwanie bez szwanku. Dobra, dajmy sobie ten trochę zdrowia. To jest co? Daję członkowi ekipy to smutek. Dwa punkty. Bierna, dobra. Już żeśmy się nalewelowali. Zobaczmy zatem, cóż to jest za super ekstra wywalista broń. Today's my lucky day. Strzelba. O. Dodaję 15% do szansy za każdy cel. Dodaję 1 kafelek w czasie ruchu. W czasie sprintu. Dobra, zobaczmy. Kto by chciał strzelbę? Kolega by chciał? Bo ta ma tą swoją strzelbę. Dobra. Co bym chyba wymienił i tak. Tak mi się wydaje. Gdzie ona jest? Wszystko lepsze ma. Zmodyfikujmy to jakoś. Zasięg może być. Rozmiar magazynka. Ej, dolo. Kuźwa, niezła armata. Powiem szczerze. Zasięg 8 to... Ale trzeba z bliska walić. Ale tą umiejętność dodaje 1 kafelek podczas ruchu. Ciekawe, czy to będzie do użycia, czy to jakby bierna umiejętność. Zapewneż przekonamy się niedługo. Nie wiem, czy podnosić to teraz? Dziwnie niepozorna karta magnetyczna, która zapewnia dostęp do pierwszej fabryki na poziomie brygadzisty. Do tego pozwala uzyskać 15% zniżki w stołówce korporacyjnej. That's our plan. Send the signal, Diggs. Send it. And receive. Max and his army will meet us at the gates. The final battle. Just as it was foretold. Gdzie są wszystkie te roboty? Poszły se? Zobaczmy, czy ma coś do powiedzenia. Serio? Nagle straciliście animusz? Tak. Ja tylko wykonywałam rozkazy, tak? Trać. Ciekawe, czy coś można tutaj zyskać na tym rzucając. Czy po prostu jest beznadziejny ten. Fajnie. Jak idiota. Mogłem save'a chciał zrobić i sobie sprawdzić wtedy, czy coś będzie fajnego, czy nie. Trudno. Wszyscy zwialni. A ja cóż. Zrobimy tak. Sejwik. Bo jest akurat godzina odcinka. Nie chcę przedłużać. Dzięki za obejrzenie tego cudownego odcinka. Na kolejny zapraszam. Już tradycyjnie w niedzielę. O 18:19. Tak więc uciekam. Hej.